Pierwsza tegoroczna, 19 już w tym sezonie kolejka Fortuna pierwszej ligi kończy się w Chojnicach na stadionie przy ulicy Mickiewicza 12, gdzie miejscowa chojniczanka podejmie Skrę Częstochowa. Do jednej, drugiej drużyny no nie są jakimś wielkim zaskoczeniem, że tak to wyglądało po sparingach, po tym jak te kadry się poukładały. Tutaj ewentualnie Radosław Gołębiowski w Skrze był gdzieś tam pokazywany jako ten piłkarz do pierwszej jedenastki, siedzi na ławce, gra Piotr Pyrdo. A to już wspomniany Michał Mikołajczyk, nagrodzony pamiątkową koszulką za występ numer 100 w zespole Chojniczanki i Chojnice. Trafił do tej drużyny w 2021 roku i już na ligowych boiskach grubo ponad 100 spotkań. Natomiast właśnie Chojniczanki. No... Drewniak w pole karne, nie ma strzału na bramkę, ale może teraz Mikołajczyk źle złożył się do tego strzału, w końcu mamy. Występów w kwalifikacjach Ligi Konferencji, także to jest no, niemałe doświadczenie na ten poziom. I teraz właśnie Szelongowski już jest w polu karnym, Szelongowski i mamy pierwszego gola, jest gol, a strzelcem kapitan Tomasz Mikołajczak, 1-0 dla Chojniczanki. Poniekąd wypracował tę akcję, ale zobaczmy, że to Tomasz Mikołajczak właśnie adresował podanie na prawe skrzydło do Szelongowskiego, a ten odwdzięczył mu się właśnie takim zagraniem. No i kapitan Chojniczanki daje prowadzenie drużynie gospodarzy. Co nas dziwić nie powinno, bo widać od początku, że choć tak jak wspominałeś, Skrę można było pochwalić za to posiadanie piłki, to jednak te konkrety już od razu było widać, że po stronie Chojniczanki tak jakby troszeczkę mniej bojaźliwie podeszli do tego spotkania. I ta wrzutka Noconia rzeczywiście mogła dać efekt, tylko tyle, że była czujna. Ależ znów groźnie strzał na bramkę ponad poprzeczką. Mógł mieć gola teraz Daniel Szelongowski. A póki co... No, widzimy pół, znów. Może pół byśmy się doliczyli. Znów to była próba tym razem z dystansu Szymańskiego, ale ponownie strata i ponownie prawym skrzydłem ciekawie Szelongowski do Ryczkowskiego. Jego strzał zablokowany i piłkę, którego już wymienialiśmy nie raz, nie dwa i nie trzy, bo to on jest motorem napędowym. Tymczasem Kozłowski, spodziewaliśmy się lepszego. A zatem Lukoszek, lewa noga, strzał na bramkę, no i niezła ta próba. A... sportowy. Tymczasem Chojniczanka, zagranie piłki w pole karne, jeszcze walka o piłkę w powietrzu, gdzie ona jest? W końcu w rękach Jakuba Bursztyna do Mesjasza, już zagranie na lewą stronę. Kozłowski odegrał, teraz świetnie to wygląda, czy będzie strzał na bramkę? Jest strzał, ale niecelny Kamila Lukoszka. Symbolicznego. Raz jeszcze Chojniczanka, Szelongowski, przerzut do Adama Ryczkowskiego, podanie w pole karne, Tomasz Mikołajczak. Ma Mikołajczyka, o, najbliżej siebie, Mikołajczak jednak do środka, Szymon Drewniak, nie ma miejsca do oddania strzału. Teraz się udało i jest interwencja Jakuba Bursztyna. Nie ma co ukrywać, nie jest to wcale przesadzone, bo rzeczywiście ten strzał, proszę popatrzeć, jaka szybka decyzja, dobry strzał, mierzony. O właśnie, zupełnie nie patrzył, to widać w tej powtórce. Obrońców Chojniczanki tego błędu się nie doczekał, jeszcze został poturbowany. To nie koniec tej akcji, spójrzmy, bo znów Lukoszek. Jaka decyzja sędziego, od własnej bramki rozpocznie Mateusz Kuchta. W chwili ewentualną decyzję o rzucie karnym dla Skry. Popatrzmy raz jeszcze, tutaj jest to wybicie. Zgrywał głową Buchał, tak, w polu karnym sytuacja. No i wsparł się na głowie Filipa Kozłowskiego. Szymon. No i zobaczmy, karny, a zatem... A nie, nie będzie karnego. Nie, to rozstrzyga pan sędzia główny. No, on podjął taką, a nie inną decyzję. Na pewno też no, nie była to zero-jedynkowa sytuacja. I jaka będzie odpowiedź? Ryczkowski do Mikołajczaka. No, nie udało mu się odpowiednio złożyć do oddania strzału, a gdyby ta sztuka mu się udała, to już drugiego gola miałby w tym spotkaniu i dublet, ten doświadczony zawodnik, pierwszy dublet w tym sezonie. No i przede wszystkim, jakie by to było ładne. Tak. No, tutaj Mikołajczak, no, widzimy na tej powtórce, że on po prostu uderzył. Tak. Tymczasem dobra interwencja Mesjasza, piłka zagrana do Kozłowskiego, który jednak troszeczkę jej szukał, w końcu odnalazł.
Jan Flak w pole karne, Nocoń. I teraz trzeba podjąć dobrą decyzję. No chyba za długo czekał Olejnik. Jeszcze nie koniec. Kozłowski wciąż poza polem karnym. Teraz już w 16. Dobre podanie, ale ten strzał powinien być znacznie lepszy. To powinna być piłka w siatce, a przynajmniej piłka w rękach golkipera Chojniczanki. Popatrzmy raz jeszcze. No tutaj oczywiście wszystko zrobione tak jak trzeba, żeby oddać skuteczny strzał. No ale było, minęło, Skra wciąż nie ma gola. Ależ świetna sytuacja, teraz ponownie Lukoszek i ponownie to jest strzał niecelny. Przez Tomasza Mikołajczaka, a to oznacza, że strzelec jedynego jak na razie gola w tym spotkaniu schodzi z boiska. A zatem dośrodkowanie prawą nogą w pole karne, strzał na bramkę i gol 2-0 dla Chojniczanki. 65. minuta spotkania i gospodarze cieszą się ze zdobycia drugiej bramki. To chyba Adam Ryczkowski zamykał akcję. Zamykał akcję, no dokładnie. I teraz Bursztyn tylko bezradnie może teraz piłkę podać sędziemu, żeby stawił na środku boiska. Pokazywany nam strzelec gola, popatrzmy raz jeszcze. No, świetne było to dośrodkowanie, potem odegranie piłki przez Kalinkowskiego. Rezerwowy zalicza asystę w tym meczu. No i strzał z najbliższej odległości. To czasami też nie bywa takie proste wcale i łatwe. Wiemy, ile stratą dla Chojniczanki by była tutaj strata punktów, bo i są stawiani w roli faworytów jednak tego meczu. Nie psuj w pole karne. Czy będzie trzeci gol? Nie będzie, bo duszy ciosem. Drewniak, no podobne dośrodkowanie, ale skutek zupełnie inny niż kilka minut temu. Albo inaczej, zamknąć ten mecz po prostu, no bo druga bramka jeszcze go na pewno nie zamyka. Strzał zza pola karnego i znów niebezpiecznie po rykoszecie. Jeszcze ta piłka poleciała bardzo blisko słupka na placu gry. Tymczasem szansa dla Skry, ależ bliski zdobycia bramki był Filip Kozłowski. No nie mamy za wiele momentów. No nie udało się. Przynajmniej na razie odmienić obrazu gry. A jeśli oskrzemowa, no to zobaczmy, co teraz z piłką zrobi Gojko. On zagrał do środka. Jest teraz być może szansa. Gracjan Jaroch! No bardzo ładnie to wyglądało. W pewnym momencie wydawało się, że piłka idealnie zmierza w okienko bramki. No nie, nie wychodzi. Oj, teraz świetne to podanie, czy nie było spalonego? Tuszyński wyleciał za bardzo, nie mógł oddać strzału, jeszcze nie koniec, ale ten strzał teraz bardzo niedokładny. Kamila Maska. No gramy, staramy się robić swoje, czasami nam wyjdzie, a czasami, jak dzisiaj w Chojnicach, nie wychodzi. Ostatni gwizdek sędziego Radosława Trochimiuka, 2-0 Chojniczanka. Chojnice pokonuje Skrę Częstochowa i wydostaje się ze strefy spadkowej. Majczak w 8 minucie i Adam Ryczkowski w minucie 65. Statystyki, no proszę, trudno po samych statystykach by było orzec, kto wygrał to spotkanie.